Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Tańca 16. Londyckie Lato Baletowe dobiegło końca. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, kto ten festiwal stworzył. Kto go tworzył w tym roku. Jest to ogromna rzesza ludzi, którzy nie mają parcia na szkło, nie staną tutaj i nie powiedzą, ja zrobiłem. Więc postanowiłam, że ja im podziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Michałowi Kostemskiemu za pomoc w organizacji warsztatów, za promocję tego festiwalu, za wiele mądrych pomysłów, którymi przyczynił się do tego, że festiwal jest z roku na rok coraz lepszy. Bardzo dziękuję Małgosi Stule, która ogarnęła wszystkie działania warsztatowe, zapisy i ona witała tutaj Państwa w niedzielę na tym festiwalu. Bardzo dziękuję Uli Blicharskiej za ślęczenie przy tych wszystkich papierowych sprawach, umowach, rozliczeniach, projektach i tym podobnych. Dziękuję bardzo panu Andrzejowi Sikorskiemu, który jest osobą ogarniającą wszystkie, ale to absolutnie wszystkie sprawy techniczne. Mam nadzieję, że w tym roku był chociaż trochę mniej zmęczony i mógł się wyspać dzięki pomocy Waldka Osieckiego i pana Wojtka z Teatru Muzycznego w Łodzi. Bardzo dziękuję telewizji festiwalowej, Agnieszce i Michałowi, Radkowi i Pietradze za cudowne zdjęcia. Strasznie dużo ludzi tutaj pracowało. Dziękuję Monice i Tomkowi za pomoc przy wszystkim właściwie, w każdym momencie, za to, że zawsze byliście. I dziękuję Gabrysi, Gracjanie, Paulinie, pani Danusi za to, że byłyście tam w garderobach i że nasi artyści dzięki temu mogli się czuć swobodnie i że byłyście zawsze, kiedy tylko tego potrzebowaliśmy. Tak zwyczajnie, po ludzku, po prostu, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. I do zobaczenia za rok. Zapomniałam o czymś bardzo ważnym. Zapomniałam o ponad 30 cudownych, nadzwyczajnych wolontariuszy, których koordynowała Tatiana Andrzejczak. Kochani, naprawdę w tym roku przeszliście samych siebie. Myśleliście, zanim ja zdążyłam pomyśleć, że coś trzeba zrobić, to już było zrobione. Chylę przed Wami czoła. Naprawdę kawał fantastycznej roboty. Możecie być z siebie dumni. Ja jestem z Was bardzo dumna. No i dziękuję mojemu wolontariuszowi roku, czyli Magdzie Górnickiej, która tłumaczyła nasze zagraniczne grupy artystów z Chin i z Ameryki. Mega cudowna praca. I dziękuję Beacie za ogarnięcie kwiatów, podziękowań i wszystkiego, co się działo tam za sceną. Chyba o nikim nie zapomniałam, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. A jak o kimś zapomniałam, to też bardzo dziękuję, tylko pewnie mi się to przypomni za jakieś 2 minuty. Reszta była dobrze. Dobra, ostatni raz, dawaj. Zostałam poproszona o mądrą końcówkę. Nie wiem, co jeszcze mądrego mogę powiedzieć, oprócz tego, że mogłam podziękować serdecznie wszystkim, którzy tworzyli ten festiwal. Chociaż właściwie mogę powiedzieć coś mądrego. Mogę powiedzieć, że w przyszłym roku ten festiwal będzie jeszcze lepszy. I że w przyszłym roku, korzystając z doświadczeń tegorocznych, sprawimy, że dopiero zobaczycie, co potrafimy zrobić i będzie mega niesamowicie. Zapraszam Was od 6 lipca 2015 roku do Lądka.